Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zaprezentuję Wam w recenzji słuchawki bezprzewodowe na Bluetooth. Jest to model firmy Arctic P616BT. Słuchawki kosztujące poniżej 200 zł, dokładne ceny dostępne są w opisie filmu. Wiem Wam, że jak na taką cenę słuchawki naprawdę przyzwoite. Dokładne wrażenia z testów poznacie oczywiście w tej recenzji w sekcji dźwiękowej. Za chwilkę przyjrzymy się im dokładnie, pokażę Wam wszystkie ich wady i zalety. No i na koniec oczywiście, jak zawsze, podsumujemy sobie całe testy. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Dobrze, słuchaweczki już mamy. Jeszcze rzucimy sobie okiem na opakowanie. Przypomnę Wam podstawowe cechy. Mam tutaj Bluetooth w wersji 4.0, NFC, protokoły APT i CSR, wbudowany mikrofon, całkiem niezły. No i takie wykonanie klasy premium, przynajmniej według producenta. Wytrzymałość baterii do 30 godzin. No faktycznie powiem Wam, te słuchawki grałem naprawdę długo. Nie zmierzyłem, czy to jest dokładnie 30 godzin, ale na pewno powyżej 20, więc no godny wynik. No i mamy te wszystkie specyfikacje. Pasmo przenoszenia standardowe 20 Hz do 20 kHz, 40 mm przetworniki, czyli też standard, 32-ohmowa impedancja. No i bateryjka ma 850 mAh, czyli po prostu te słuchawki mają dość małą konsumpcję mocy. Waga 142 gramy, no z tym się nie zgodzę, ponieważ już Wam pokazuję, jak to wygląda w praktyce. Tak więc waga kuchenna naprawdę nam powie. Patrzcie jeszcze raz, opakowanie mówi 142 gramy, a moja niezawodna waga powie, że mamy 203. Tak więc ktoś tutaj nie mówi nam do końca prawdy. Producent sobie na opakowaniu dość znacznie zaniżył wagę. 60 gram to nie jest wcale mało. Gdyby ważyły 140, to by była waga piórkowa. 200 robi z nich już taką wagę średnią, jak dla mnie. Okay, tak więc zważone mamy. A teraz zobaczmy sobie same materiały. Zobaczcie, tu mamy taki materiał. Potem troszeczkę wypełnienia. Obszyte jest to całkiem ok. Jakaś ekoskórka. Naprawdę pałąk jest dość fajny, dość elastyczny. Można go wyginać. Jest naprawdę nieźle. Później mamy takie jakieś metalowe elementy, które troszeczkę łapią, jak widzicie, jakieś odciski paluchów niestety. Ładnie to wygląda, ale trzeba to co jakiś czas przeczyścić. Potem mamy już taki bardziej zmatowiony metal, aluminium z logo Arctic. Takie całkiem fajne elementy dekoracyjne. Matowy na szczęście plastik, te obudowy przetworników. No i potem mamy dość grube, dość fajne poduchy, które dają jakiś tam komfort. Regulacje mamy tego typu. Jak widzicie, słuchawki mocno się otwierają na świat, tak więc dopasują się do każdego. To jest akurat dobre. No i powiem Wam, że te słuchawki są dość fajne, gdyż nie powodują mocnego ucisku od boków na głowę słuchacza. Jest jakiś nacisk, ale nie jest to aż takie, żeby powodowało dyskomfort. Tak więc w tej kwestii jest całkiem ok. No i teraz mamy, moi drodzy, panel sterowania. Tutaj mamy ten port na kabelek ładujący. Tu jest też dioda. Kabelek mamy w zestawie. Tu jest mikrofon. Przyciski do przodu, do tyłu, do utworów. Głośniej, ciszej, jako takie pokrętło. A ten główny włącznik mamy w ten sposób. Przytrzymujemy go. I pyk. Nam się to włącza. Telefon powinien mi się połączyć już z tymi słuchawkami. No i dobra, nie było z tym żadnego problemu. Słuchaweczki grają. Zobaczymy, czy tu jeszcze głośniej pójdzie. Dobra, tu już jest max. Natomiast jak telefon pchniemy na maxa, tak więc jak słyszeliście, dają radę. Naprawdę głośno grają. Oczywiście te 30 godzin nie będzie przy takiej maksymalnej głośności. Jest to podawane przy takiej średniej głośności. Raczej bym powiedział, że nawet 1/3 głośności. Natomiast same słuchawki w sobie grają naprawdę głośno, naprawdę wyraźnie też, jak za tą cenę. No i jeszcze zobaczcie ostatnią rzecz. Ruchomość tych samych muszli jest taka, że się prawie nam wyginają w drugą stronę całkowicie. Więc też pod względem dopasowania jest naprawdę w porządku. I z łączeniem nie ma problemu, jeśli chodzi o Bluetooth. Mój telefon nie ma NFC, więc nie przetestowałem tego. Natomiast zapewne też to fajnie działa. Z tego co było na pudełku, to NFC mamy na tej muszli, gdzie mamy panel sterujący, gdzieś tutaj w tym miejscu.
Tak więc fajnie, że jest taki gadżet, bo jak ktoś ma telefon z NFC, to zawsze się to przyda. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi ogólnie o jakość wykonania i o funkcjonalność tych słuchawek. Tak więc, moi drodzy, podsumowując, słuchawki Arctic P614BT to całkiem ciekawy produkt w tej cenie. W kategorii słuchawek do 200 zł bezprzewodowych oczywiście wypadają całkiem dobrze, pod względem użytych materiałów jest przyzwoicie, wytrzymałość i wygoda słuchawek również na dobrym poziomie i dźwięk także nie jest powalający, ale w tej cenie jak na słuchawki bezprzewodowe jest naprawdę przyzwoity. I oczywiście dość długi czas pracy na baterii, ładowanie w około 2 godziny tych słuchawek, no i całkiem przemyślany panel sterowania czynią z tych słuchawek dobry produkt w swojej klasie cenowej. A dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was. Cześć!